Ja nie żartuję. Zgnijesz w kiciu. Co ty powiesz? Tak. Zrobię wszystko, żebyś resztę życia spędził w więzieniu. Desperata nie szantażuje się. To niebezpieczne. Wiecie o tym. Radzę ci odejść, zanim będzie za późno. Pogodziłeś się z porażką? Nie, to po prostu odwrót taktyczny. A potem? Zobaczymy. Mam pomysł. Słucham. Kiedy mnie wyrzucili, wróciłam do rodziców. Naopowiadałam im takich rzeczy, że mój ojciec jest teraz wściekły. Myślę, że dzięki wpływom mojej rodziny pogrążę domeków. Byłoby nieźle. Oczekujesz mojego błogosławieństwa? Więcej. Potrzebuję bogatych i wpływowych sojuszników. Inaczej mówiąc, jesteś nam potrzebny. Byłam naiwna i zakochana. Wyszłam za mąż zaślepiona. Być może miłość ostatni raz zapukała do moich drzwi. I więcej się nie pojawi. Proszę tak nie mówić. Zostałeś zwolniony. Nie możecie mi tego zrobić, chyba zwariowaliście. Możemy, mam poparcie wiceprezesa. No tak, Nacho. Sam go umieściłeś na tym stanowisku. Proszę. Decyzja prezesa z podpisem wiceprezesa, dająca ci szerokie uprawnienia. To radykalny krok, jednak należało pozbawić go władzy. Właśnie o to chodziło. Posłałeś mnie w odstawkę, draniu. Chciałeś wojny, to ją masz. Mogę nie dopuścić do twojego ślubu z Rositą. Nie bądź głupi. Mogę jej wmówić, że nie jest moją córką i pozbawić ją nazwiska. Nie odważysz się. Chcesz się przekonać? Wyobrażasz sobie jej przygnębienie? Wybije jej z głowy małżeństwo. To byłaby wyjątkowa podłość. Wiem, mój drogi. Zastanów się. Powiem ci coś przykrego. O co chodzi? Leandro może ci powiedzieć, że nie jesteś jego córką, żeby cię załamać. Tak powiedział. To podłość. Porozmawiam z nim. Lepiej nie. Lepiej tak. Zasługujesz na to. Jestem twoim ojcem. Byłeś moim ojcem. O czym ty mówisz? Posłuchaj uważnie. Nie chcę być twoją córką. Wstydzę się takiego ojca. Zachowaj sobie nazwisko. Nie zależy mi na nim.
Nie mam dla ciebie czasu. Znajdziesz go, jak usłyszysz nowinę. Dobrą dla odmiany? Sam osądzisz. Mianowicie? Mój ojciec chce z tobą ustalić parę spraw. Jakich? Dogadasz się z moją rodziną, żeby wyrolować domeków. Witaj, Nacho. Dobrze, że jesteś. Proszę. Koniak, whisky? Nie, dziękuję. Rozgość się. W samą porę. Zobacz, kto tu jest. Tato. Zaskoczona? Po co mnie zaprosiłeś? Żebyś poznał prawdę. O tym, jaka jest i co zrobiła twoja córka. Już wiem. Człowiek, którego wynajął Leandro. Nic nie mów. Powiedział wszystko. To koniec Leandra Villegasa. To niełatwe. Ciężko mi. To mój ojciec, wybacz. W tej sytuacji nie potrafię być szczęśliwa. Wiem, to zrozumiałe. Nawet jeśli jest najpodlejszy na świecie, to mój ojciec. Musi zapłacić za wyrządzone zło. Kocham cię, wiesz? Czuję to. I to jest najważniejsze. W rolach głównych. Amor Latino. Scenariusz. W pozostałych rolach. Reżyseria. Odcinek 101. Ostatni. Nie rozumiem całej tej sytuacji. Nie muszę jej znosić. I kto to mówi? Ty to masz tupet. Widzi pan? On i jego brat jakby zupełnie stracili rozum. Nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć, bo wciąż nic nie rozumiem. Słuchaj tylko Leandra i swojej córki. To jakiś absurd.
Niech pan stąd lepiej idzie. Dość tej szopki. Wysłuchaj mnie tylko. Po to przyjechałem. Ale pomówmy w cztery oczy. Świetnie, pozwól. Niech pan stąd lepiej idzie. Zrób coś. Powiesz mi? Przekonałem się właśnie, że pewne problemy, czy raczej sytuacje, nie mają rozwiązania. Co masz na myśli? Jakiego rozwiązania mojej sytuacji bym nie wybrał, zawsze będzie źle. Rozwiązanie problemu rodzi kolejny problem. Właśnie. Dam ci radę. Może ci się na coś przyda. Nawet jeśli sprawa ma związek z Leandrem. W takich trudnych sytuacjach jest tylko jedno wyjście. Musisz wybrać tak, żeby jak najmniej ucierpieli ci, których kochasz. Nie wiem, czy to ci pomoże. Jeszcze jak. Dzięki. O czym oni tyle rozprawiają? Katastrofa. Będę miała okropne problemy. Ja to dopiero będę miał problemy. Telefon do pana. Nie mam nie dla nikogo. Radzę odebrać to Fernando. Czego chcesz? Dlaczego ja? Ty przyjedź tutaj. Lepiej przyjedź. Czekam. Dobrze, jadę. Złe wieści? Czeka na ciebie. Wiem, że nie ma to sensu, ale daję ci szansę wytłumaczenia się z tego, o czym powiedział mi Nacho. Wszystko ci wyjaśnię. Proszę cię tylko o jedno. Wiesz, że jeśli masz coś na swoją obronę, wysłucham cię. Jeśli nie, oszczędź mi kłamstw w tej przykrej sytuacji. Słucham cię. Nie masz niczego na swoją obronę, prawda? Nie masz mi nic do powiedzenia. Tak przypuszczałem. Tato. Zawiodłem się na tobie. Nie wyobrażasz sobie, jak bardzo. Tato, wysłuchaj mnie. Cóż to za pilna sprawa? Potrzebujesz porady biznesowej? Słucham. Muszę przyznać, że masz stalowe nerwy. Wszyscy są przeciw tobie, a ty nie tracisz rezonu.
Zakładacie mój fan klub? Byłbym twoim wielbicielem, gdybyś swoich talentów nie marnował na same łajdactwa. Mówże wreszcie. Ten zbir, który usiłował zastrzelić mojego ojca, nie żyje? Wręcz przeciwnie. Dzięki wysiłkom lekarzy zaczął mówić. To oznacza, że za kilka godzin możesz się znaleźć w areszcie. Wydał mnie padalec. Twoje miejsce jest w więzieniu. Dziękuję ci za informację, ale musieliby mnie najpierw aresztować. Nie sądzisz chyba, że na to pozwolę? Bawisz się w szeryfa? Chcesz mnie zapuszkować? Jesteś kanalią. Powinieneś trafić za kratki. Jednak twoim córkom pękłoby serce. Marina i Rosita nie przeżyłyby tego, że ich ojciec siedzi w więzieniu. Nie rób z tego melodramatu. Nigdy im na mnie nie zależało. Mylisz się, jak przez całe swoje życie. Zawsze troszczyły się o ojca. Nie o taką kreaturę jak ty. Masz tylko jedno wyjście. Więzienie? Domyśl się. To ja. Zrób to, o co cię prosiłem. Teraz. Stało się. Leandro zniknął. Jak taki typ zezna, że zleciłeś mu morderstwo, nie masz innego wyjścia. Jak to ja? Czemu mnie pan do tego miesza, szefie? Tak się mówi. Leandro poniósł klęskę, jest skończony. Aresztowano go? Nie wiem, ale to kwestia czasu. Wspaniale. Pani Paloma dosyć wycierpiała. No to będziemy mieli ślub Fernanda i Rosity. Pobraliby się bez względu na Leandra. Urządzimy mu wieczór kawalerski. A ja panieński Rosicie. Otworzę. Nie, ja. To męska sprawa. Cześć, Flor. Stało się coś? Mnie? Nic. O co chodzi? Sprawa jest poważna. Nie strasz mnie. Bój się. Jestem przerażony, przytłoczony. Patrzyłem, jak robisz kawę i poczułem, że nagle wali się na mnie całe moje szczęście, niczym lawina. O czym ty mówisz? Coś ogromnego miało mnie zmiażdżyć. Nie wytrzymam tej radości, że mam ciebie, że jestem taki szczęśliwy, że cię poznałem. Że jesteśmy ze sobą. I że pijemy poranną kawę. Popołudniową też. Przepraszam, że tak nalegam, ale może przynajmniej zaczekam na panią po tej rozmowie z lekarzami. Dziękuję, ale jak zwykle pójdę sama. Dotychczas to była dobra wróżba. Życzę szczęścia. Nie będzie mi potrzebne. Wszystko będzie dobrze, tak po prostu. Tak będzie. Dziękuję.
Jest Rosita? Tak. Wiadomo coś? Tak. Ten napastnik powiedział policji, że pan Leandro zlecił mu zabicie mnie. Rozumiem. To oznacza, że mój ojciec trafi do więzienia. Ciągle macie problem z łezką? Właśnie. Żal nam go, poza tym trochę nam przeszkadza. Jest młody, powinien mieszkać sam, tak jak ja kiedyś. To były wspaniałe czasy, kiedy... Na początku. Co chciałeś powiedzieć? Absolutnie nic. Jak to nic? Chodzi ci o te wszystkie szaleństwa z panienkami podrywanymi w czasie lotów. Sprowadzaliście je tutaj. Tutaj się to wyprawiało, nie zaprzeczaj. Później porozmawiamy, jadę do pracy. Co to znaczy później? Nigdy nie daje mi skończyć. Niepotrzebnie komplikujesz sobie życie z tą zazdrością o dawne czasy. Wróćmy lepiej do łezki. Ja też nie chcę, żeby biedak się tu nam pętał. Uważam, że i dla niego, i dla was lepiej będzie, jak się wyprowadzi. Andrea też tak uważa. Niech sobie poszuka mieszkania. Jest młody. Powinien żyć na własną rękę. Jesteś dziś jakaś dziwna. O czym tak rozmyślasz? Ojciec nie chce mnie znać. Jestem zdruzgotana. Nie wiem, co robić. Niech cię ktoś adoptuje. Nowy ojciec chętnie cię wysłucha. Na mnie nie licz. Posłuchaj mnie. Jestem zrozpaczona, boję się. Ja tylko chciałam być żoną Ignacia Domecka. Nigdy mi nie zależało na jego pieniądzach. Moja rodzina ma ich dość. Wszystko robiłam dla niego. Moja droga, za późno na żale. Nie ma sensu opłakiwać tego, co się stało. Nie bądź okrutny. Już tylko ty mnie słuchasz i nie plujesz mi w twarz. Prawdę mówiąc, już tylko ja ci zostałem. Źle z tobą. Bardzo źle. Zadzwonię, gdybym miała jakąś nowinę. W jakiej sprawie? Jeśli ci powiem, to już nie będzie nowina, pa. Martwisz mnie. Dlaczego? Jesteś jakaś nieswoja. Sądziłam, że wszystko mi opowiesz. Bez obaw. Wszystko jest w porządku. Czekaj. Lepiej, żebyś mi powiedziała. Właściwie po to przyszłam, ale teraz muszę się zająć tą sprawą. Później wszystko ci opowiem na spokojnie. Pa, spóźnij się. I co? Nic. Jak ci poszło? Sam nie wiem. Załatwiłeś sprawy? Mam nadzieję, że dobrze wybrałem, że nie będę żałował. Serce masz spokojne? Serce tak. Sumienie nie. Od tego jest sumienie. Ma nie dawać nam spokoju. Ale skoro twoje serce go znalazło. Sprawa zakończona? Nie wiem. W takich sprawach, z takimi ludźmi, nigdy nie wiadomo, czy już jest po wszystkim. Tak, mój człowiek w prokuraturze to potwierdził. Jutro rano wydadzą nakaz aresztowania. Przygotowałeś wszystko do wyjazdu?
To dobrze. Wiem, że nie zdobyłem zbyt wielkiej sumy, ale musi nam wystarczyć na rozpoczęcie od nowa. Przygotuj wszystko. Dzisiaj lecę. Posłuchaj, Federico. Nie możesz tam zostać. To zbyt wielkie ryzyko. Musimy wyjechać do innego kraju. Ojciec czeka na was. Zatem pójdziesz tam. Znów mówisz mi ty. Na to wygląda. Zgłoszę się sam. Tak wolę. Oszczędzę sobie żenującego aresztowania. Tak, będzie lepiej. Wybacz. Nie mnie jesteś winien przeprosiny. Nie mnie. Im. Właśnie im. Przynajmniej się pożegnamy. Bądźcie szczęśliwe. Nie odchodź. Ucałujemy cię na pożegnanie. Nareszcie jesteśmy wolni. Już nic nie przeszkadza nam się pobrać. Wolni. Kocham cię. Ja ciebie też. Nie mówiłem ci tego nigdy. Kochanie, co się stało?
Nie strasz mnie, o co chodzi? Kocham cię. Wariat. Nie jestem w nastroju do takich żartów. Przepraszam. W takim razie rozmawiajmy poważnie. O co chodzi? Kocham cię. To prawda, wiele wycierpieliśmy. Ale będziemy nawzajem leczyli swoje rany. Obiecujesz? To coś więcej niż obietnica. To rzeczywistość. Czeka nas szczęśliwa przyszłość. Nie mogę się doczekać ślubu. Niech to się stanie natychmiast. Najważniejsze, że jesteśmy razem. Nasze serca już są razem. Postawcie mnie. Mówiłem, że pokonasz chorobę. Ja pierwszy to powiedziałem. Vivat ciocia. Czuję się niczym mistrzyni. Gdyby nie wy, moi złoci, poddałabym się. Co powiedzieli? Na pewno cię zoperują? Tak, to nie do wiary, ale twierdzą, że wszystko będzie dobrze. Tym razem nie udasz się tam sama. Będę przy tobie w dniu operacji. Będziemy. Kochanie, a twoja podróż poślubna? Pojedziemy później, jak wrócisz do zdrowia. Nie ma dyskusji. Kto tu rządzi? Najdroższy. O co chodzi? Wyprowadzam się z tej chaty. Przepraszam, z rezydencji szanownych państwa Luchino della Succhiata. To świetnie. Jakim cudem? Flor znalazła rozwiązanie. Opowiadaj. Co ty masz z tym wspólnego? Od 2 lat gram na loterii do spółki z koleżankami. Szukamy szczęścia. Wygrałaś na loterii? To zaledwie 2 nagroda i to do podziału. Ale wystarczyło mi na mieszkanie. Tu naprzeciwko. Naprzeciwko? Nie na wprost, tylko po przekątnej. Wiem, na wprost po przekątnej korytarza. Będziemy sąsiadami. Jak to? Przecież nie pójdzie mieszkać pod mostem, biedaczysko. Będziesz mieszkał tutaj? Dałaś mu to mieszkanie? Nie, jest moje. On będzie mieszkał u mnie. Jako mój asystent w wymarzonej firmie obsługi panny młodej. Ona zajmie się makijażem, a ja zamówieniami i tak dalej. Za mieszkanie. Ciekawa para. Chociaż łezka się wyprowadza, nie zostaniemy sami. Tak. Clotilde i ja nigdy nie będziemy sami. Będziemy we troje. Już rozumiem. To znaczy, że będę wujkiem, a ja ciocią. Właśnie. Potomek rodu Luchino della Succhiata w drodze. Kapitanie, zostanie pan ojcem. Zostanę wujkiem. Będę je prowadzał na spacery. Uważaj na siebie, obowiązki wzywają. Wytłumacz moją nieobecność na ślubie. Fernando zrozumie. Tylko ja mogłem wziąć ten lot. Oczywiście, moje ty śmigiełko.
Załoga na stanowiska. Panna młoda podchodzi do lądowania. Wychodzę za Fabiana. To dla ciebie. Moje gratulacje. Wszystkiego dobrego. Prosiłam Boga o szczęście dla ciebie. Co odpowiedział? Że jest w moich rękach. Nie kłamał. Moje szczęście jest w twoich rękach. Trochę się tego boję. Ja prosiłem go o twoje szczęście i odpowiedział tak samo, że jest w moich rękach. Nie boisz się? Nie, ponieważ będę się o ciebie troszczył. A ja o ciebie. Kocham cię. Koniec odcinka 101, ostatniego. Opracowanie wersji polskiej Jolanta Karczewska. Czytał Radosław Popłonikowski.
Kosmiczna zabawa w kosmicznie zawrotnym tempie. Tommy Lee Jones i Will Smith jako pogromcy kosmitów. Faceci w czerni w poniedziałek o 21:45. Tu śpię, skrywam się w sąsiednim pokoju. Redaktor Łabo. To jest zamach na wolność słowa. Uwaga, hotel, już w najbliższym...